Kraniec, Eisenbichler i Welta. Taka jest pierwsza trójka. Piotr Żyła, ostatni z naszych zawodników. Szansa na najlepszy w tym sezonie wynik, bo do tej pory to były miejsca 14-15. Po pierwszej serii na 10 klasyfikowany Piotrek, ale trzeba skoczyć dobrze i daleko. No i jest taki dobry i daleki skok Piotra Żyły. Brawo! W pierwszej serii, przypomnijmy, 125,5 metra. Teraz myślę, bardzo podobna odległość, 126 metrów, a więc pół metra dalej od pierwszego skoku. Jak to było z wiatrem? Niezbyt duży, około 0,4 metra na sekundę, 3,8 punktu odjęte za wiatr od sędziów, noty od 17 do 18 punktów, niezbyt wysokie. Popatrzmy, jak wyglądało lądowanie Piotka. No, może rzeczywiście tam takiego klasycznego telemarku nie było. Troszeczkę tam lewa narta odjeżdżała. Nie będzie liderem, ale będzie na drugim miejscu. Ze stratą 2,4 punktu do Hajbeka, czyli będzie najlepszy w tym sezonie wynik Piotra Żyły. No braw! No, w najgorszym wypadku Piotrek zakończy rywalizację w Nizhnym Tagile w pierwszym konkursie na 12 miejscu.